Cześć, witajcie na kanale Detektyw Razi. W dzisiejszym odcinku vlogowym opowiem Wam o pewnych działaniach związanych z uciążliwym najemcą lokalu mieszkalnego, którego nie mógł się właściciel pozbyć. No i skierował się do biura detektywistycznego, w tym momencie do mnie akurat po pomoc w tej kwestii. A w odcinku opowiem Wam, jak to wyglądało nuta po nucie. Dlatego zapraszam. Pewno jest wiele osób, które ma problem z najemcami, którzy zaprzestają nagle płacenia za czynsz, najem, ogólnie opłaty związane z korzystaniem z tego danego lokalu mieszkalnego, chociażby, bo też to mogą być lokale usługowe oczywiście. Ale dzisiejszy odcinek będzie tyczył się w dużej mierze najemców z lokali mieszkalnych, a zwłaszcza jednym najemcy, który był bardzo uciążliwy, był bardzo cwany, jak w zasadzie każdy z takich osób, które doprowadzają do zadłużenia tego mieszkania, nie płacąc i wpędzając takiego właściciela mieszkania w te długi względem na przykład spółdzielni, tak, mieszkaniowej, tak jak i było tutaj. Tutaj właściciel tego mieszkania zadzwonił do mnie pewnego dnia i w zasadzie temat numer jeden, jaki chciał wykonać, to było ściągnięcie tego długu z tejże osoby. Dług był niemały, bo to był kilkuletni okres niepłacenia za to mieszkanie, więc spory okres i spora kwota. Dlaczego kilkuletni okres nieopłacania ze strony najemcy? Dlatego, że właściciel mieszkania nie był w Polsce, był za granicą, pracował tam ciężko i nie był w stanie na zawołanie albo wręcz nawet jakby chciał przyjechać do kraju i jakby nadzorować to, aż tak zaufał tej osobie, ufał i bardzo mocno tej osobie. No do czasu, gdzie stracił nerwy i stracił tą wiarę tak naprawdę, bo zaczął wierzyć w to, że uwierzył oszustowi. I tyle, i nic tu się nie zmienia w tej kwestii, w tych obiecaniach, tych obiecwankach, które rzucał najemca. Wszystkie obiecanki były związane z tym, że zapłacę jutro czy za tydzień, albo niech mi Pan da jeszcze czas, niech mi Pan da szansę. Mam trudną sytuację rodzinną, mam trudną sytuację ogólnie życiową, straciłem pracę i tak dalej, staram się gdzieś tam dorobić, ale to wszystko wiadomo, idzie bardziej na dzieci. No bo jeśli temat jest związany z dziećmi, dzieci też są w takim lokalu, z takim najemcą, który właśnie dopuszcza w takiej sytuacji, no bo umówmy się, jest to zawsze taki lider, tak? Tutaj był na przykład pan z żoną i dwójką dzieci, jest to taki lider, który jest cwaniakiem i myśli, że uda mu się jakby coś tu wskórać i będzie mógł sobie dożywotnio wręcz żyć, bo taki był chyba jego plan i zamysł, że on będzie mógł sobie jeszcze żyć tam nie wiadomo ile czasu. Więc realia okazały się inne dla niego. Ta osoba, ten najemca, nie miał żadnej obawy względem adwokatów, względem sądu, względem prokuratury, względem policji. On się śmiał z tych organów i tych osób, które do niego notorycznie wysyłały pisma, zawiadomienia, informacje itd., itd. O procedurach, jakie zostały wszczęte, o tym, co mu tam za to grozi, że będzie eksmisja itd., itd. No, nie można w tej sprawie bynajmniej, którą chciałbym pisać, bo dla mnie ta sprawa była o tyle dla mnie śmieszna, tak, ale śmieszna dlatego, że po prostu podejście jednej osoby było no mało profesjonalne, bo wszystko, co ta osoba wykonała w 99% było fajne, było ok. A ten 1%, który zaważył na całym zleceniu, na całych działaniach, na całym tym procesie, które ta osoba wykonała, no właśnie ten 1%, czyli złe obliczenie
złe obliczenie, ile ta osoba zalega, czy dokładnie tu chodziło o doprowadzenie do nakazu, otrzymania nakazu eksmisji, i ten trzeba było wykazać, że co najmniej 3 miesiące nie są opłacone, tak? I ta osoba tak obliczyła, no, ta pani adwokat tak obliczyła, że wyszło jej mniej niż te 3 miesiące. W sprawie tego sąd odrzucił ten wniosek, umorzył temat i nie doszło do otrzymania tego nakazu eksmisji. Później był kolejny pan adwokat, który mnie powalił kwotą, jak powiedziałem do klienta, mnie powalił kwotą, jeśli chodzi o jeden dokument, który miał mu tam stworzyć, a w zasadzie do tej pory nie otrzymał ani mój zleceniodawca, ani ja dla moich oczu do wglądu tego dokumenciku za tą, no, sporą kwotę, naprawdę. Powiem szczerze, nawet adwokaci w Warszawie nie biorą takiej kwoty za tego typu dokument, ale nie wchodząc w szczegóły, był to rabunek w biały dzień po prostu, i powiedziałem, żeby odpuścił to w ogóle w całości, bo ja sobie sam z tym poradzę. Co można wykonać w takiej kwestii, tak? W takiej kwestii takiego najemcy, z perspektywy detektywa można wykonać rzeczy, których nie może wykonać adwokat, których nie wykona adwokat, no, których nie wykona prokurator, sąd, tak, i policja. Policja jest organem wykonawczym, który wykonuje coś na podstawie otrzymanego orzeczenia sądowego, czy to dokumencika od prokuratury, i tylko tyle. I to też jest takie wszystko nie do końca pewne, że to wyjdzie, bo trzeba najpierw wiedzieć, z kim się ma do czynienia. I dlatego tutaj detektyw akurat jest bardzo dobrą osobą, która na pewno więcej wskóra. Ja tu wskórałem więcej, dlatego że ja się dowiedziałem o tym, że ta osoba, wcześniejszy lokal, który zajmowała, który wpisała w ogóle jako swój adres zameldowania, gdzie on tam potem próbował się wyłgać z tego podczas rozmów telefonicznych, że to nie jest jego adres zameldowania, ale mówił, że wcześniej, że tak, a potem, że nie, że to w ogóle to mieszkanie, które on wynajmował tam 10 lat temu, a to już jest dawny temat, no to po co to wpisywał, szczerze mówiąc. Już samo to, wiadomo, było dziwne, i oczywiście zostało to szybciutko zweryfikowane. Okazało się, że to jest mieszkanie, owszem, które wynajmował, ale które zadłużył. Zadłużył na 12,5 tysiąca. No oczywiście, jak żeśmy o tym mu tam finalnie powiedzieli, to mówi, że to są brednie i tak dalej. No nie, dlatego że miałem kontakt z tą osobą, bo się udałem do właściciela tego lokalu i powiedział mi o całej sytuacji, i że go też szuka. I on dostanie na pewno ode mnie namiar na tą osobę, bo finał w tej sprawie mój dżentelmen, figurant, wyprowadził się z tego lokalu. W końcu mój klient ma ulgę, bo pozbył się najemcy, który robił mu dług. Pozbył się uciążliwego najemcy wraz ze swoją rodziną. Nie mówię, że wystarczyło zrobić jakąś banalną rzecz. Tutaj trzeba było znaleźć wiele rzeczy, które są realne, które są prawdziwe i które będą miały wpływ na finał całej rozmowy, którą chciałem, żeby była przeprowadzona między tym właśnie najemcą, jego żoną i dziećmi. A w zasadzie chciałem, żeby te dzieci wpłynęły na niego. Jestem przekonany, że te dzieci wpłynęły na ojca, mówiąc, że co to w ogóle za sytuacja, bo to sprawdzałem go właśnie pod różnym kątem, czyli czy gdzieś jest zadłużony, czy on fakty, bo mówi, że jest mega zadłużony, że on nie ma w ogóle, ma problem, bo ma komorników i tak dalej. Zadłużenia, szczerze mówiąc, no tam no bynajmniej w jakiego, nie mogą go trafić, tak? Nie mogą go trafić komornicy. Zabawne jest to też, że komornik nie wyłapał sytuacji w dokumentach, gdzie facet jest w posiadaniu połowy nieruchomości wraz z gruntem, i wartość tego wszystkiego jest znacznie większa, i z tego można ściągać spokojnie na poczet tego długu, który wykonał, no, zarówno tego, jak i chociażby tego lokalu wcześniejszego, który zajmował i też zadłużył. Więc to był powód tego, że musiał się wyprowadzić. Tam po prostu go bardzo brutalnie potraktował ten właściciel, po prostu go wziął za frak i wywalił z tego mieszkania. Szapoba za to, a tutaj niestety klient nie miał, znaczy, myślę, że jeszcze trochę i chyba sam by do tego czegoś takiego doprowadził, ale jednak chciał jakimś takim sposobem, takim mniej drastycznym, tak,
go z tego lokalu wyprowadzić. Aczkolwiek, mówię, mój klient chciał najpierw żebym ściągnął dług. Powiedziałem, bez sensu. Ja bym się najpierw go pozbył, żeby ten ciężar zdjąć i dopiero, żeby ten dług ściągać. Dlatego, że jak będziemy ściągać dług, no to w tym momencie on może to mieszkanie zacząć demolować. I zostanie to mieszkanie tak zdewastowane, że będą większe koszta, musiały być wpakowane w odbudowę tego mieszkania i znów zaś procedura, żeby z niego ściągać te pieniądze, no bo on to wiadomo, że zrobił, czy tam jego rodzina, czy te osoby, które tam są, tak? I to jest kolejny termin, który będzie się ciągnął, tak? I to są kolejne działania, kolejne wydatki dla takiego zleceniodawcy. Ogólnie dla mnie bez sens. Łatwiej jest łatwiej. Łatwiej jak łatwiej, no ale na pewno lepiej pozbyć się najpierw takiego ciężaru, a potem iść w temat ściągania długu. Tym bardziej, że akurat tu, ale nie tylko tu, ale tu też szybko wyszły te informacje, którymi mogę się posługiwać i ściągać z niego ten dług. I to o wiele szybciej wszystko będzie przebiegało niż jak za pośrednictwem adwokata. Zwłaszcza takiego, który no niby coś nie porobił, a krzyczał sobie niesamowite pieniądze. Więc na pewno szybciej będzie to trwało. Szybciej to przejdzie ta cała procedura ściągnięcia tego długu. Ale co do metodyki, jaką bynajmniej powiedzmy, mogę wam coś tutaj u rąbka tajemnicy uchylić, to mówię, ja znalazłem na niego to, że mieszkanie wcześniejsze, które wynajmował, zadłużył, tak? Już miałem haka, bo miałem po swojej stronie i po stronie mojego klienta, wcześniejszego właściciela, który dużo nam powiedział na jego temat. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to, no, co facet realnie ma tak naprawdę w jakimś majątku, ruchomościach, nieruchomościach. Oczywiście nie miał, powiedzmy nic, dlatego że chodziło o samochód, który jest klekotem i on może ma wartość 1500 i tyle. Dla mnie, znaczy dla komornika to jest jakaś tam wartość i tyle, to nie ma dużej wartości i tyle, on by tego nie ruszył. Ale dla mnie jako detektywa jest to, że mogę powiedzieć mu, że to auto zostanie mu zabrane i de facto to mu utrudniłoby temat poruszania się, przemieszczania. To jest jego źródło też pracy, bo auto to jest jego źródło pracy, bo on autem właśnie jeździł do różnych miejsc, gdzie pracował, gdzie dorabiał też na czarno. No i to jest kolejny punkt, gdzie trzeba by ustalić, gdzie on pracuje, czy pracuje legalnie, czy gdzieś jak nielegalnie, no to gdzie, ile może zarabiać na nielegalu, jak legalnie, bo pracował też i pracuje dalej legalnie w jednej firmie. Oczywiście sam się do tego podłożył i powiedział, że ustalił sobie z właścicielem odpowiednią kwotę, by dostawać dodatki mieszkaniowe, więc tam ta kwota na umowie została zmniejszona, a pod stołem bierze resztę. Sam to wyśpiewał i to też będziemy teraz wykorzystywać. Więc tego typu rzeczy trzeba ustalić, a tego nie zrobi adwokat, tego nie zrobi prokurator. To zrobi ktoś terenowy, czyli taki detektyw na przykład. I tu jest akurat sens w takich działaniach. Finalnie, mając wszystkie dane, no i dodatkowe rzeczy uzbierane podczas rozmów, gdzie facet ewidentnie kłamał, bo zarzekał się, potem w ogóle mówił, że jakieś bajki, właściciel mówi, że mu wmawia jakieś tam. Nie wmawia, bo wszystko jest nagrywane, więc wszystko było wiadome, co powiedział, a potem nagle próbuje obrócić kota ogonem. No i finalnie ja go odwiedziłem. Poinformowałem go oczywiście o tym. Zostałem zablokowany na telefonie jednym, drugim, trzecim przez niego, ale udało mi się go poinformować, że będę, przyjdę na odwiedziny, że tak to ładnie nazwę, z właścicielem, który chciał przyjść na inspekcję mieszkania, bo nie wpuścił ani razu właściciela, grożąc mu, że będzie wzywał policję i tak dalej, jeśli się zbliży do mieszkania, że żona będzie robiła awanturę, tak jakby jacyś bandyci przyjechali i tak dalej. To takie SMS-y pisał, czy mówił takie rzeczy w rozmowach, które były rejestrowane. Ja go odwiedziłem z właścicielem, w asyście jeszcze jednego z moich kolegów, też z innego biura, zresztą bardzo mocno pozdrawiam, jak będzie oglądał odcinek. To grzecznie udało nam się do tego mieszkania wejść bez żadnych przepychanek, bez jakiejś z naszej strony użycia siły. Wręcz zostaliśmy zaproszeni, to też zostało zarejestrowane na kamerach nasobnych, ta cała sytuacja, aby nie było akcji, że nas oskarży, co oczywiście poruszył, że nas oskarży o naruszeniu wiru domowego.
mógł z tym walczyć sobie, jakby chciał, mógł to zgłaszać, ale nie zgłosił, bo wiedział doskonale, że nigdzie by z tym nie zajechał. Ja mówiłem cały czas przy policjantach, których oczywiście my żeśmy zaprosili, że mamy wszystko zarejestrowane. My czekaliśmy na policję tutaj w przedpokoju, nigdzie się nie ruszaliśmy, mamy to wszystko zarejestrowane, możemy to ukazać i tak dalej, zeznać i tak dalej, i tak dalej. Więc nie było tutaj nic, co by miało jakiś skutek prawny względem nas, że coś żeśmy popełnili nie tak. No i właśnie o to chodziło, że te dzieci się na tyle, powiedzmy, wystraszyły, że to detektywi, no bo adwokat, no to on pisze pisma, no prokurator, no też w zasadzie idzie jakieś pisma, idą może, a prokurator ewentualnie zaprosi na rozmowę, ale tyle, no ale na policję, no jak policja, wiadomo, no to jest taka norma, tak już, przyjdzie policja, no dobrze, no mał. Taki ktoś, jak on się nie wystraszy policji. Ale jeżeli chodzi o detektywów, no jednak nieczęsto ludzie mają styczność z detektywami, więc to jest taka nowość, tak? I te dzieci, na te dzieci to tak wpłynęło, ta sytuacja, ta nasza obecność detektywów dwóch, że właśnie one porozmawiały, bo wręcz na dzień kolejny już. Ja on tam jeszcze próbował po tej akcji, pisał mi maila, że tu mnie oskarży o naruszenie tego biura domowego. Proszę bardzo, napisałem mu, że to jest najdłuższy żart, jaki czytałem i tyle, nie wchodząc w całość treści tej maila, ale to był najdłuższy żart, jaki po prostu czytałem i tyle. I facet już musiał wtedy uznać, że no, ja po prostu mam jego osobę w poważaniu, mówiąc wprost, bo tak to było i dalej mam, bo takich osób po prostu nie traktuję poważnie i to są mnie oszuści, cinciarze i tyle. Zresztą jedna rozmowa, którą słyszałem z nim, nagrana między nim a właścicielem, to od razu powiedziałem, że to jest oszust jak nic i taki cinciarz, który po prostu bawi się z nim jak w kotka i myszkę i tyle. I tu należy, nie należy się szczypać z nim. No i mając wszystkie dane, powoli mu mówiąc, co ja na niego mam, no to on po prostu siadał wręcz i był już na tyle, widać było po nim, że załamany, że nagle tyle wiadomo, nikt tego nie wiedział, ale nagle tutaj detektyw Brasz śpiewa wszystko, że tu duch, tam duch, tutaj, taka sytuacja tutaj, jeszcze nie wie o tym, że ja wiem i oczywiście właściciel o tym, że jest posiadany tej posiadłości, on myśli, że nie mamy z czego ściągnąć, a się grubo pomyli oczywiście i zdziwi na pewno. No ale mówię, finał finałów oczywiście był bardzo pozytywny. Właściciel mieszka sobie już wygodnie w tym mieszkanku i tam sobie działa w tym mieszkanku. Mieszkanie na szczęście nie było zdewastowane, także kosztów dodatkowych nie musi ponosić. A ja w najbliższych dniach zajmuję się tematem, już grubo zajmuję się tematem, bo tam też czekam na jeden wpis jeszcze, żeby on powstał. To zajmuję się już tematem ściągania długu, co gorąco polecam. Najpierw trzeba taką osobę usunąć, ale sprytnie usunąć. Siłą, jak to chce. Tylko, że nie angażujcie w to detektywów, szczerze mówiąc. Ale jeżeli chcecie sprytnie kogoś usunąć, mając na niego dodatkowe materiały, które mogą pomóc w odzyskaniu długu, bo to jest istotniejsze, bo to jest trudniejszy temat, to wtedy no, jednak radziłbym posiłkować się detektywem, bo może to przynieść o wiele szybszy i skuteczniejszy patent na pozbycie się tego typu najemców z lokali. Jeśli odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, tym bardziej, że jest konkurs. Dzwoneczek oczywiście, aby być na bieżąco, czy łapę w górę, jak odcinki się podobają i aby kanał nadal się rozwijał. Wybaczcie z góry, że był lekki przestrzał w odcinkach, ale musiałem wyjechać na urlop, żeby trochę naładować baterię. Na szczęście znów narodziło się tyle tematów i zleceń, o których z chęcią Wam poopowiadam. Na szczęście oczywiście zlecenia z innej gamy. Nie tylko zdrad, powiedzmy, w dużej mierze, jak zwykle to było, ale też z innej gamy. No i na pewno będzie o czym porozmawiać. Odcinki będą emitowane, jednak postanowimy emitować odcinki co tydzień po jednym odcinku. I myślę, że to będzie jednak piątek. Raczej pozostanę przy formie vloga, który będzie z informacją poradnikową dla Was, tak? Ale też z opisem pewnych sytuacji, jakiegoś zlecenia, tematu konkretnego zlecenia, działań. No i właśnie jak mówiłem, poradnika, który,
który w skrócie miałby coś Wam tam podpowiedzieć. W razie kontaktu macie oczywiście numer do mnie w opisie, czy zapytań, też jest adres mailowy, śmiało z niego możecie korzystać. A my się widzimy za tydzień. Cześć!